Dobra, tekst ciekawości. Wczytajmy się, zobaczę, czy można to przeskoczyć, tekst ciekawości. A, da się. Nie no, kurde, no nie da się tego też podnieść. To jest chyba apteczka troll. Jakby mi, tak mi się wydaje. Tego się nie da chyba podnieść, co nie? To jest chyba apteczka troll. Och, no jak teraz mnie załatwia, dobra. Moim zdaniem tej apteczki nie da się podnieść, nie będziemy nawet próbować. Nie, no nie da się. To jest apteczka troll moim zdaniem. Dobra, schodzimy tutaj. I teraz mamy smoczki, które tutaj nam oświetlają niewidzialne platformy. Ewentualnie, no właśnie, są tu niewidzialne platformy. Czyli kolejna bardzo fajna zagadeczka. Ze strony tutaj twórców. Twórcy widać, że tutaj się postarali. Naprawdę, tyle takich, tyle tutaj na trzaskali tych zagadeczek. Jak my to mamy przejść? Jakoś tak czasówkę chyba, co nie? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. I zaimprowizowałem i patrzcie, nie wyszło, ale było blisko. Dobra, wiem, że ich się można łapać, nie? Dobra, prawie wyszło. O kurde. Ła, zdążyłem. O nie. Kurde. Zły moment. Ale już byłem na dobrym tym. Dobra. Czyli tak, hops. Hopa. 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 I hopa. O, udało się. Muszę tu dobry moment wyczuć. O, zły moment chyba. No niestety, trochę zły moment. Muszę wyczuć, kiedy on akurat będzie zaprzestawał ziać ogniem, to nie? Za późno chyba. No, za późno. Mam problem. A jakbym to tak, a za pierwszym razem pewnie nie da się tego przejść, co nie? Tu mam chyba za mały rozpęd. Szybko! Dobra, a gdybym tak... No nie, jakbym się tak zapisał tam jeszcze. Mogę się w sumie zapisać tam. Na upartego gra. Daje takie możliwości zapisywania się w takich miejscach. Dobra. I teraz muszę poczekać, jak on zacznie ziać. I będzie już pomału przestawać, czyli teraz. I teraz powinno się udać. Chyba idealnie to zrobiłem. Chyba. O. No widzicie, jak to jest. Czyli trzeba poczekać, czekać. No i gdzieś już teraz wstawać. Kurde, to jest ciężkie. O kurde, zapomniałem, żeby się trzymać przy wczytaniu. No nie wiem, no nie wiem, nie da się moim zdaniem. On szybciej tutaj, on ma krótsze przerwy tutaj. Zauważcie, co nie? Ja to zauważyłem teraz.
W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że tu obok mnie jest jakaś dźwignia. Być może to jest rozwiązanie mojego problemu. Patrzcie, co odkryłem, widzicie? Tej dźwigni na pierwszy rzut oka nie było widać. To może być rozwiązanie moje problemów. Zobaczmy. No proszęż ty, widzicie jakie to było proste? Wystarczyło tą dźwignię przyłączyć. No i teraz to chyba mogę nawet tutaj... O kurde, bezpośrednio chyba tam nie doskoczę. Ale ogólnie teraz tam się sprawa maksymalnie ułatwi. Jeju, to było takie proste, co nie? O kurde, dobra. A spokojnie, nikomu się w końcu nie spieszy. Musimy po prostu poczekać na dobry moment, jak on będzie przestawać już. O właśnie. Nie wiem, czy zdążę. Kurde, mało, w ostatnim momencie praktycznie. Mogłem, jakbym się wcześniej podniósł, wtedy to by mi się udało. Dobra. Nie, za wcześnie. Nie uda się. Jeszcze raz. Dobra, mogę się podnosić. Ale zjebałem. Ja cię kręcę. Mogło się to udać teraz. No dobra, a teraz to ewidentnie moja wina. Dobra. Dobra, przejdźmy tutaj. Dobra, teraz już będzie za późno. Poczekajmy, jak znowu zionie. Dobra, można wstawać. Jest! Uff, udało się i mam ostatnią kolejną maskę. Dobra, wiecie co? Ogólnie rzecz biorąc jest już troszkę późno, dlatego zrobię sobie tutaj przerwę i dokończę następnego dnia. No i się widzimy, ja widzę się z wami następnego dnia. Elo. Elo, elo! Dobra, jestem już ogólnie następnego dnia pełen energii na przechodzenie dalszej części Tomb Raidera. Tak, musiałem sobie zrobić taką przerwę, ponieważ wczoraj było już późno w nocy. Już o trzeciej to nagrywałem. No i już po prostu pomału wysiadałem, już nie dawałem rady. Już byłem zmęczony i po prostu już zasypiałem. Dlatego teraz to kontynuujemy następnego dnia i teraz jest po prostu super, jestem pełen energii. Możemy lecieć dalej. No, no jak maseczkę zabrałem, tu się jakieś nawet przejście otworzyło. No i oprócz tego tutaj z tego co widzę niczego nie ma, więc wchodzimy zadowoleni do tego tu tunelu i mamy już dwie maseczki. Czy byliśmy w tym tunelku? Tak, ten tunel jak najbardziej wygląda znajomy, to jest wyjście nasze. Sprawa jest tylko teraz taka, że tutaj znowu są te latające muchy, za którymi, jak dobrze wiecie, no nie przepadam. Z całą pewnością będziemy musieli się tych muszek unikać. Poza tym, gdzieś tu jeszcze jest jedno wejście. No bo właśnie, gdzieś tu jeszcze musi być jedno wejście, którego nie odkryłem tak właściwie. No jak nie wiem, gdzie do końca, co nie? Bo już byłem, bo już tu na górze byłem, po tych dwóch stronach, tu. Ej, w ogóle nic mnie nie zaatakowało, zauważcie. Żadnych latających much, ale numer. Wystarczy, może to jakiś bug był wielki, że te latające muchy cały czas się rozpiły. Dobra, co zauważyłem, że tutaj są dwa przejścia, w tą stronę i w stronę przeciwną. Nie wiem, czy któryś z któregoś przejścia nie przeszedłem tak właściwie. Ogólnie jest dziwna sprawa, bo tutaj zawsze mnie atakowały już muchy, co nie, i one mnie doprowadzały do szału. A teraz zobaczcie, tu żadnych much nie ma. Może to wszystko jakiś taki wielki bug był z tymi muchami, tak na dobrą sprawę. Ale jaja. I one mnie męczyły, a tak naprawdę tych muszek nie powinno tu w ogóle być. Nie, no nie gadaj, bladzi, że się męczyłeś na darmo, nie, a cię kręcę. Ja myślałem, że to wiecznie żyjące muchy, a okazuje się, że chyba nie. Ale jaja, ja cię kręcę, co tu się wyrobiło w ogóle? Chyba się zdenerwuję. No dobra, nieważne, tu mam jakieś ostrze. Auć.
Chyba mnie przecięło, co nie? Nie wiem, właśnie. Muszę chyba tak po prostu wskoczyć. No nie, no jak wskakuję. Muszę, tak mi się wydaje, że muszę chyba wskoczyć w ten sposób. A może nie, a może właśnie zrobimy to w taki sposób, że się tutaj opuścimy. No i patrz, przecięło mnie, co nie? A już mi się przez chwilę wydawało, że mi się upiekło. Dobra, czyli to trzeba po prostu to w inteligentny sposób zrobić. Czyli jednak jeszcze raz, opuścić się w ten sposób, co nie? I to jest ostrożnie. O właśnie. A, widzicie? Udało się. Kurde, tylko co teraz? A, tu jest przejście, dobra. Płyniemy. Jest, udało nam się przedostać dalej. Dobra, wiecie co, ja się zapiszę tutaj pod wodą, ponieważ to wcale nie koniec naszych problemów. Co tu mamy? To wcale nie wygląda, tam na górze jest chyba wyjście, co nie? Chociaż dla mnie to jest kilka tuneli. Trzeba spętrować wszystkie. Tutaj, teraz. O kurwa, źle. Tak, wiem, że źle. Dobra, nie musicie mi mówić. Widzę, że źle. To co? Spróbujemy. Teraz! Kurde, zacięłaś się, Laro! Dobra, żyjesz, nic ci nie jest. Musimy to przełączyć w końcu. To jest w ogóle też, no, możliwość nabrania powietrza. To go nabierzmy. Poza tym tutaj nic nie ma chyba. Dobra. Oczywiście też save'ik szybciutki. No i płyniemy dalej. Płyniemy teraz, spróbujmy się stąd wydostać. Kurwa, no nie uda się. No patrz, znowu mnie zadrasnęło. Dobra. Kolejna chwila konsternacji. I gdzie teraz? Czy tam się na dole otworzyło? Tu się chyba otworzyło. To tu płyniemy teraz. Ach, zdążyłem. Nie, tu się nie otworzyło. Taki żarcik. To wypływamy stąd. Patrz, i znowu mnie drasnęło. To gdzie teraz? W ogóle weźmy może jakąś... Albo nie, wczytajmy się, bo trochę tlenu straciliśmy niepotrzebnie. To teraz co? W dół chyba, czy w górę? Jak myślicie? W dół spróbujmy. O kur... Jest! Ale szwarcik, zobaczmy. Nie. Tutaj też niczego nie ma. W sensie coś jest, ale jest zamknięte, więc... Okej, okay. O ile to nie jest czasówka, to idziemy w górę. Patrz, i drasnęło mnie. Dobra, weźmy apteczkę dużą. Bo sytuacja tego niestety wymaga. No i wypłyńmy. Zobaczmy, co tutaj takiego jest. Tu jest w ogóle coś, czy tu tylko jest takie nabranie powietrza? Czyżby mnie gra oszukała? Gra mnie oszukała. Nie, no niewiarygodne. No niestety czuję się właśnie w tej chwili oszukany, ponieważ okazało się, że tutaj... Halo, halo, niczego nie ma! No niestety, wypływamy stąd. No jak nic nie straciłem. Dobra. No to nie, to zgubiałem, szczerze mówiąc, troszeczkę. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Przełączyłem przecież, co miałem przełączyć i tu też jest zamknięte. Halo? Tu są jakaś amunicja właściwie jest. Auć. A nie, nie tak bardzo. Halo, halo! Czuję się oszukany. Dobra, czuję się jak najbardziej oszukany. No nie wiem, co mam zrobić. Patrz, jak mnie teraz przecięło. Czasami mnie tylko draśnie, a teraz mnie przecięło na fulla. To jest czasóweczka! O kurcze, no to zmienia to postać rzeczy, dobra. Teraz wiem, dobra. Ile mam życia? No mało. Ale dobra, miałem tyle w sumie. Dobra, czyli robimy tak. Nie, 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 inaczej. Na początku... Poczekaj, no dobra, zapiszmy się. Zapiszmy się tutaj. Chociaż mam mało życia. Czy ja nie użyłem niedawno apteczki? Nie. Albo użyję. Dobra, i musimy po prostu na czas przepłynąć z jednego tunelu do drugiego.
No a tym to cała zagadeczka polega. Dobra. No to teraz na takim speedzie. Zobaczymy, czy mi się uda. Może będziemy mieli farta akurat. Dobra. Ostry zakręt. Pięknie, żeśmy to załatwili. Dobra, ja się tu zapiszę, bo tu pewnie coś na mnie czeka, znając życie. Czeka coś na mnie pewnie niebezpiecznego. Dobra, nie ma tragedii jeszcze. O! Dobra. Chwilę oddechu, to tu się jednak zapiszemy. No i teraz zobaczmy, co tutaj takiego na nas czeka. Co tu mamy takiego? Mamy tak, takie coś. Po dwóch stronach, tamto jedno nieaktywne. No i tu też coś mamy. I tutaj też mamy, z tego co widzę, odrobinka amunicji. Dobra. O nie, 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 nie. Cofnij się, pomalutku. Pomalutku. Weźmy to. Tak, to się zawsze przyda. Nie wiem po co, ale się przyda. I teraz tak, co tu takiego można było wykombinować? Tutaj chyba nic. Cofnijmy się. Teraz chodźmy tutaj. Dobra. Płyńmy, płyńmy, bo trochę tlenu jakby mało. I teraz tak, to jest pewnie czasóweczka kolejna. Ja bym tak obstawiał. Problem jest taki, że tlenu naprawdę mam mało i coś czuję, że chyba będę musiał się wczytać jednak. Bo tutaj chyba nie ma... A może coś jest, zaraz zobaczymy. Zaraz to zabiorę, bo się duszę. Kurde. Ach, tak na styk, ja bym powiedział. Tak na styk, bladi. Tak na styczek, dobra. Weźmy trochę. Dobra, w sumie mamy życie. Weźmy się to ten. Nabierzmy tego trochę powietrza. Teraz saveik. Być może to jest faktycznie czasóweczka, więc zrobimy tak. Znaczy tak, teraz tak. Hopsa. Auć. No i patrz, jak mnie przecięło. Ja cię kręcę. Czasami tak ładnie uda mi się to uniknąć. A czasami to jest po prostu jakiś dramacik. No ale dobra, lecimy. O, pięknie. Teraz ten. No, Maro, nie blokuj się. Ja nie mam czasu, żebyś ty się wykupiała pod tą wodą. Dobra, zabierz to. No zabierz to, Laro, proszę cię, czasu nie mam. Naprawdę ten, to naprawdę czasu, to jest naprawdę ten. Bardzo, bardzo dużo ryzykujesz takim zachowaniem. Wiesz, Laro, powinnaś tu się dostosować i się nie wygłupiać, bo to naprawdę nie jest śmieszne. Ani troszkę. Dobra, Laro, ten przełączaj tą dźwignię i lecimy na górę. Laro, Laro, błagam cię, no co jest, kurde, no nie blokuj się od nic. Tylko leć do przodu, no ty nie masz czasu, nie mam czasu, żebyś ty się wygłupiała. O kurde, auć, auć, o patrz, żyje jeszcze. I co, to się nie otworzyło? Ole oszustwo. Miało się to otworzyć, oszukano mnie. Czyli coś innego się pewnie otworzyło, w ogóle możliwe, że w ogóle nie to, co się otworzyło, co ja chciałem, żeby się otworzyło. Dobra, cofnij, nie wiem, loaduj się tutaj. Poczekaj, zabierzemy to. Może w ogóle się otworzyło coś jeszcze innego, na przykład... O, tutaj coś się otworzyło. Chociaż nie wiem. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem. Poczekaj. To jeszcze raz to przełączmy. Może jednak coś tutaj się otwiera. A nie, to tylko otwiera ten powrót. Czyli nawet nie ma sensu go teraz tu przełączać. Dobra, no to trochę by, trochę nam objaśnia sprawę. Dobra, to wróćmy się do pomieszczenia number... głównego pomieszczenia. Spoko, spoko... O, otworzyło się! Ciekawe. Patrzcie, mam ostatnią maseczkę! Dobrze, dobrze, mam ostatnią maskę, mamy. Super!
Och kurde, ile przy tym roboty jest, Laro, ty to się po prostu potrafisz namęczyć tutaj nieźle. No ale grunt, że przynajmniej udało nam się zdobyć ostatnią maskę. I dźwignia, która otwiera nam powrót, jupi. Znowu będziemy musieli przepłynąć przez te wszystkie straszliwe pułapeczki, ale damy radę, ponieważ jesteśmy bardzo zdolnieni, bardzo jesteśmy bardzo zdolną dziewczynką, która bez problemu sobie zapewne da radę. Oczywiście mam nadzieję, że to nie jest czasówka. No i lecimy. Będziemy musieli prawdopodobnie przepłynąć znowu przez całą długość. Spoko, spoko. Już nie takie rzeczy się robiło. Patrzcie, jak umijam pułapki. Ale jestem zręczna. Ja cię kręcę. Jak ja to zrobiłem? Widzieliście to? Bez zatrzymywania. Ale spoko, spoko. To jeszcze nie koniec. To dopiero początek. Tak zakładam. Tu się na chwilę zapiszemy. Domyślam się, którędy z wyjścia, ale się zapiszę tak na wszelki wypadek. Gdyby coś poszło niezgodnie z moim planem. Jest, otwarte. Ależ dostałem teraz kawałkiem tego żelastwa. To jest chyba jakiś prąd, w ogóle mnie strasznie ściąga. No, jest prąd. Ale żyję. Żyję i jakoś się trzymam. Więc krótko mówiąc, nie jest najgorzej, przeżyłem. Przeżyłem spotkanie z strasznymi ostrzami. Nie poszło chyba najgorzej. Dobra, super, tu był jakiś taki silny prąd strasznie, co mnie ciągnął. A tu już chyba będzie, tu już chyba wypłyniemy pomalutku, co nie? No Laro, płyń, dawaj. Poczekaj. Nie, myślałem. Dobra, płyniemy dalej, nabraliśmy trochę powietrza i płyniemy dalej. Ja cię kręcę, jakie tutaj w ogóle tunele są ogromne. Jejciu, zgubić się po prostu idzie. Lara dużo ryzykuje tak nurkując w takich tunelach, bo równie dobrze może się tak stać, że normalnie, że mogłaby po prostu się nie móc, w sensie nie mieć szczęścia i nie trafić na żadny dopływ powietrza i by się udusiła. O proszę, i wróciliśmy do punktu wyjścia. Elegancko, elegancko. A może tam są cztery maski teraz, sobie tak myślę, bo jeszcze jest jedna strona. To nie są chyba trzy, tylko to w ogóle chyba są potrzebne cztery maski. No, dlaczego ja sobie uzdrawiam, że są potrzebne tylko trzy? Nie mam pojęcia, ale są potrzebne cztery, czyli jeszcze ja, to widzicie, to zmienia postać rzeczy. Dobra, to idziemy znowu na górę. Patrzcie, nie ma latających muszek. No ja nie wiem, czy naprawdę to był jakiś wielki bug, że te muchy za mną latały, co chwilę się respiły? Bo szczerze mówiąc, ja tak zastanawiam się, że tak, to musiał być chyba jakiś bug z tymi muchami. Może te muchy, może z tymi muchami to wcale nie było tak, że one są nieśmiertelne i w ogóle dręczyły mnie przez cały czas, a tak naprawdę nie powinny. Ja miałbym spokojnie móc, ja spokojnie mógłbym myśleć nad szukaniem tych tajnych przejść. Musicie mi napisać w komentarze koniecznie, jak to wygląda tak naprawdę, bo nie wiem. Kurde, to wygląda jakoś tak podejrzanie ogólnie. Tu jest chyba jakiś mocny przeciąg, bo strasznie wieje. A o co może chodzić z tym czymś, co nie? Może ja to mogę przesuwać, zobaczmy. Chyba nie. To jest jakiś labirynt. Może powinienem iść dokładnie? Wiem, o co chodzi. To jest zapętlone? Nie. O kurde, nie! Nie! Myślałem, że się już pozbyłem was na zawsze! Jedna mucha? Jedna mucha może być. Gorzej by jest, jak ich teraz jej była tylko jedna. A za pierwszym razem, jak sobie szedłem, to było ich ile? 50 tysięcy. Dobra, to sobie poprzesuwajmy. Dobra, już nie możemy. Zobaczmy, co tutaj jest. O, proszę. No, ale to nie jest sekret, co nie? No, szkoda. Przynajmniej jakiś jeden sekret byłoby fajnie odkryć, ale to jest taki wielki labirynt, że tutaj ciężko, no ciężko. No i te muchy jeszcze, co nie? Które... O, Boże, to tylko ciało, jejciu! Tym razem była tylko jedna. Może faktycznie to jakiś wielki bug, że cały czas mi się muchy respiły.
Tak chyba nie powinno być. Ja się zestrałem, znaczy zestrałem się, no zestresowałem się przez te muszki, które... Bo, no mi się wydaje, no faktycznie, tak nie powinno być, że te muchy się chyba cały czas respią, co nie? To było jedno wielkie oszustwo, ja się czuję oszukany. Ten poziom mnie oszukał, przez tyle się stresów najadłem przez ten poziom i przez te muszki, że to się po prostu w głowie nie mieści. Nie powinno tak być. No, bo strasznie dużo się stresu najadłem przez te muchy, które cały czas się respiły. To było nie w porządku bardzo ze strony twórców. I w ogóle ja nie lubię czegoś takiego. Jeszcze jakieś dziwne... Moment, poczekaj, zgubiłem się. Jakieś takie dziwne błędy, co nie? A w ogóle zauważcie, że tutaj są różne rzeczy pozostawiane na tych końcach tuneli. To jest jakby labirynt, ale są różne rzeczy poukrywane na tych końcach, fałszywych końcach. Co nie? To warto te fałszywe końce spenetrować w sumie. O. No dobra, tu akurat nie jest, to jest chyba ten, to nie jest ten. To jest chyba w ogóle początek. Chodźmy w drugą stronę teraz do odmiany. Bo byliśmy tutaj tam, a teraz chodźmy tutaj. O, tu jeszcze nie byliśmy po tej stronie. No to jest taki, no moim zdaniem to jest taki całkiem sporej jakości labirynt. Dobra, wolę tu mieć broń przygotowaną w razie czego. Tu niczego nie ma tym razem. Idziemy dalej. Wiecie co? Powinienem, chociaż to nie zawsze działa, ale ogólnie zasada na przykład prawej ściany, co nie? Żeby zawsze się trzymać prawego końca, tylko że wtedy środka nie spenetruje tak jakby. Chociaż, nie wiem, no może mogłoby się to udać w zasadzie. Jeśli to faktycznie jest labirynt, to mogłoby się udać, trzymanie się prawej ściany na przykład. Cały czas. No, bo tak najlepiej się, jeśli chodzi o labirynt, co nie? Jeśli faktycznie jest labirynt, który niczego nie zmienia, to trzymanie się prawej ściany może wielokrotnie mi je uratować. No i proszę, chyba znalazłem wyjście. Tak mi się wydaje, że to może być wyjście, zobaczmy. No, mi to wygląda na wyjście, z całą pewnością, co nie? Oczywiście faktycznie trochę żal nie spenetrować pozostałej części labiryntu. Jeszcze się tutaj kawałeczek rozejrzymy. Ja nie wiem, czy w tych miejscach byłem, a w których nie. To jest ta kwestia. Tu na pewno nie byłem. Ale tu niczego nie ma. Dobra, nie ma co już chyba penetrować tych labiryntów. Chodźmy już dalej. Poczekaj, nie tędy. Chodźmy już dalej, koniec. Już i tak chyba wydaje mi się, że dosyć... Chyba spenetrowałem już tak w pełni ten labirynt. No chyba już więcej niczego nie ma. Znaczy nie wiem, tak mi się wydaje po prostu, co nie? Idziemy w górę. To mnie na mnie zacznie lecieć. I co ja teraz mam zrobić, kurde? Uff. Patrz, nie zaczęło. Myślałem, że to zacznie... O kurde. A tam już są następne przygotowane, co nie? Już czekają na mnie. O, tam już następne czeka. A tu co, tu jest na dole, jakieś wyjście chyba. No i jest i maska. I wyjście. No, ostatnią maskę mam zebraną. Jak zresztą widzicie, jeszcze teraz tylko jedna rzecz mi została do sprawdzenia. To mnie w sumie ciekawi troszeczkę, co tutaj jest. Ale to zejdziemy jakiś taki, nie wiem, bo tutaj jest taki problem, że to coś zaczniemy gonić, tak? Niczego tu nie ma. Nie wiem, tak sobie myślę, tak chciałem tylko sprawdzić, bo nie byłem pewien, co tutaj do końca było. Czyli to jest tylko taka pułapka po prostu. A tu jest wyjście. Dobra, wychodzimy z... O, nie! Co jest, kurde? Aha. No dobra. I
I do wody! Juhu! Elegancko! No i gitarka. No i chyba wyszliśmy do punktu wyjścia, po ten fragment, jeśli pamiętam. Czyli krótko mówiąc, mamy wszystkie maski i teraz możemy je uruchomić. To coś. W ogóle, a skąd my przyszliśmy tak właściwie? Stąd? Bo mnie to w zasadzie ciekawi. Skąd my przyszliśmy tak na dobrą sprawę? Chyba stąd, co nie? Chyba stąd było główne przyjście. Ja się na chwilę cofnę, bo chcę coś zobaczyć. Dobra? Pozwolicie. Choć nie, poczekaj, tu był przecież powrót. Poczekajcie, nie, po co nam się tędy cofać? Muszę coś popenetrować, bo mnie wiele rzeczy drażni. Czy naprawdę? Bo tu jest powrót taki alternatywny, tak? Tu już niczego nie ma. No nie, to już wszystko jest zamykane. Tutaj był taki alternatywny powrót, co nie? I po prostu mnie drażni, czy naprawdę te muszki jednak nie respiły się? O, tu mnie drażni kilka rzeczy. Kilka rzeczy mnie drażni. Po pierwsze, to mnie drażni, bardzo to mnie drażni. Nie wiem jak się tam dostać, co nie? Ale kurde, no nie doskoczy tam. Po prostu się tam nie doskoczymy i nie wiem jak, kurde. Tak nie powinno być. I tam poszliśmy za pierwszym razem, co nie? Tutaj. Proszę, ja tutaj się muszę rozejrzeć, dobra? Ja tu się rozejrzę. Ja tu się rozejrzę. Tutaj poszliśmy tutaj za pierwszym razem i tu było pełno muszek, które mnie goniły zresztą. I to jest zamknięte. Mogę to otworzyć? Sprawdźmy. Mogę. Mogę to otworzyć i teraz tak. Dobra, zapiszmy się na jakiś taki safe alternatywny. Jak się tu wejdzie, to się zamyka, ale dobra, zobaczmy. O, tutaj w ogóle tego nie byłem, bo chyba nie zauważyłem tej drabiny. No to teraz jest dobry moment, żeby zobaczyć, co tutaj jest właściwie. Pytając się właśnie, zadając sobie też pytanie, czy tutaj właściwie jest cokolwiek. Jak dla mnie nie. To była po prostu jakby dobra ucieczka. Ale mnie ciekawi, bo tam też był taki moment, że się coś otwierało i nie wiedziałem gdzie. Ale ta gra jest czasami ten niedobra. Dobra. Nie wiem, na razie się wczytajmy, bo nie znalazłem tam w następnym pomieszczeniu była ta dźwignia, która otwierała też jakieś przejście, jakieś wrota gdzieś. Ja nie mam pojęcia gdzie, kurde, naprawdę, nie wiem gdzie te wrota były otwarte, a to gdzieś niedaleko musiało być. Prawdopodobnie w tamtym pomieszczeniu, w tym pierwszym jeszcze. Dobra, na chwilę tutaj się cofniemy. Ja muszę spenetrować parę rzeczy, czy nie? O kurde, nie zatrzymuj się! O, nie było tak źle. Ja muszę skonfrontować parę rzeczy, dlatego ja tutaj się tak... No, tak teraz to penetruję, bo muszę skonfrontować parę rzeczy, co nie? Parę faktów. Tutaj można było na dół zejść. Ja zobaczę. Muszę się cofnąć do tych robaków. Chcę zobaczyć, czy one się faktycznie respią w nieskończoność, czy to był jakiś błąd dziwny. No i co? Odjęło wam mowę? Tak jakby jest za wysoko, żeby się tam dostać, ale tam? No nie wierzę, no po prostu kurde coś jest nie tak.